Może to, co masz, to jest wartościowe. Jak spotkasz żywego Boga, to przyjdzie do ciebie takie szczęście. Tak. Ponad 10 lat temu spotkałam. Ponad 10 lat temu spotkałam żywego Boga, wiesz? Bo żyłam takim życiem, że imprezowałam, pracowałam. Ale wiesz co? Ja się budziłam rano i miałam pustkę w sercu. Ja zapraszam Cię teraz, abyś Ty go przekonywał o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. O grzechu, że wszyscy grzeszy. O sprawiedliwości, że Ty wszystko wykonałeś. I o sądzie, że diabeł został przesądzony. Że on może się z Tobą pojednać. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że on będzie miał każdą przeszkodę, usuwam każdą przeszkodę, która przeszkadza mu w przyjęciu realnym Ciebie do swojego serca. Niech on widzi, niech on słyszy, ja ściągam te łuski z jego oczu. Niech jego umysł czuje właściwe poznanie. Ściągam tą religię w imieniu Jezusa. Ja tak chcę. Nie ma jeszcze, nie ma dowody pańskiej, nie Boga, no kurwa! Nie ma! Ja jestem dowodem. Nie, ty jesteś dowodem, a co? Ty, co da innym ludziom? Ale... Możesz go poznać osobiście, ja go poznałam osobiście. Zmienił moje życie. Dał sens mojemu życiu. Nie czuję palca. Tyle znaczenia, w co ty wierzysz, do końca. Bo jest jedyna prawda. Jest prawda. I ta prawda to jest Jezus Chrystus. On umarł za ciebie. Pamiętaj, zapamiętaj te słowa. Wezwij imienia Jezus nad swoim życiem. To jest skarb. To jest skarb. To jest prawdziwe, realne, doświadczalne spotkanie z Bogiem. Ty też musisz tak mieć. Idealnie. Kocham ja to robię samotność. W ten sposób. Kocham samotność. Kocham Jezusa. Dziękuję Ci, przyjmuję. Ale ja sobie zdałam za to odpowiedziałam, bo nieraz to uwagiłam sama. Więc człowieku, i Ty człowieku, odpowiedzcie mi na pytanie, dlaczego Jezus, Bóg jest tak miłosierny, a zabił tyle ludzi, kurwa. Zabił tyle ludzi, skazał tyle ludzi na mękę. Myślisz, że ja kurwa nie chciałam, kurwa, miło się tego? Ale odpowiedz mi na moje pytanie, odpowiedziałam na Twoje... Jakiś chłopak, jakaś impreza, czy jest coś więcej? Przyjaciele, jest coś więcej. Jest coś wielkiego, pięknego. I to jest tylko doświadczalne przez Jezusa Chrystusa. Wezwij imienia Jezus. Każdy tutaj jest jakby oddzielony od Boga, ale ten, kto się narodzi z Bożego Ducha, kto wierzy w Ewangelię, już ma Boga w sercu. Bo to jest ogromne. Ja się wychowałem w kościele katolickim, ale moje życie zaczęło się troszeczkę psuć, bo ja nie przyszliśmy w małżeństwo, urodziła mi się akurat córka i zacząłem szukać Boga. Mówię, zacząłem czytać Biblię i zacząłem czytać Biblię i zobaczyłem, że to, co mówi Jezus, a to, co mówi ksiądz na Bogu, jest trochę różne. I że to tam jest życie, a tutaj jest trochę śmierć, nie? I dużo ściemy. Więc poszedłem za tym Jezusem, a w ogóle też widziałem, że Jezus mówi o takich rzeczach, których ja nie widziałem w kościele katolickim, więc zacząłem drążyć i znalazłem ludzi, którzy za tym Jezusem idą. I tutaj w Warszawie znalazłem kościół, bo jestem z swoim, przerodziłem się tutaj w Warszawie i teraz z nimi jestem. I idę do nieba. I te... też możesz spotkać się z żywym Bogiem. To akt decyzji. To akt decyzji. Odpowiedz mi kurwa na pytanie czemu? Zabił kurwa tyle osób, skazał ich na śmierć. Czemu swojemu człowiekowi kazał wrzucić swoje kurwa dziecko w przepaść w imię wiary? Nie odpowiedz mi kurwa na to pytanie? No to wypierdalaj! Ale dzisiaj jest ten nowy stworzenie. Dzisiaj odeszło.
wszystkim wszelkie lęki, bo doskonała miłość usuwa wszelki lęk. Dzisiaj jestem zupełnie nowa, mam nowe życie, bo poznałam Boga nowym początku. Bóg dzisiaj odpowiada na moje modlitwy. A kiedyś modliłam się nie to samo odpowiedzi. Odpowiadałam się, ale ciągle robiłam te wszystkie. Dzisiaj... Ja się narodziłem do kanonu. Słuchałem się tego. Kiedy byłem w szpitalu, znaleźli mnie na szpitalu. Byłem przez wiele lat, byłem osobą dostępną, znaczy no alkoholikiem. Wszystko z alkoholu straciłem, nie? I wracałem do tego samego, nie? Do tego alkoholu. Byłem na 6 terapiach zamkniętych, nic mi nie pomagało. Ciągle alkohol i ten. Do tego doszło, że wszystko straciłem. Powiedziałem, że już koniec, ja nie chcę już tak żyć. Po prostu nie chciałem żyć takim życiem, jakim żyłem. I mówię, koniec, ja po prostu chcę odejść z tą głową. Ja sobie nie radę, bo to mi takie życie nie smakuje, nie? Jej jedynym wyjściem było tylko nie samobójstwo. Nie, to ja o tym nie myślę. No to ja to tak pomyślałem. Ja słuchajcie. Ja Ciebie błogosławię i modlę się, żebyś miał spotkanie z żywym Bogiem. Modlę się, żebyś doświadczył żywego. Modlę się, aby Duch Święty przekonywał Ciebie o tym, że Bóg jest realny. To nie Pan Bóg. To jest Jezus. Jezus. Jezus jest Król Królów, Pan Panów. On dowodzi za Twoje grzechy. Prawdziwy Bóg i wstał z martwych i żyje dzisiaj. Uwierz w Niego. Nie zbawię Ci Twoje uczynki. Tylko Jezus się zbawi. Imię Jezus, on powiedział, jest to prawda, droga i życie. Jezus żyje. To nie jest teoria, to nie jest opowieść. Ja go poznałam osobiście, on zmienił moje życie. I on chce zmienić Twoje życie. Chce Ci dać pełnię życia. On chce dać Ci pełnię życia. Bo w tej chwili nie masz kontaktu z Bogiem, możesz być pokój z Bogiem. Możesz być pełny szczęścia. Czy chcesz? Czy chcesz? Bo Jezus to jest ten Bóg. Jezus jest ten Bóg. Potrzebujesz go poznać osobiście. To Panie Panu! Każdy kolano zegnie się. Każda noc zgina się pod mocą Jezusa Chrystusa. To może nie religię. To jest żywy i realny. Zostały spłacone, zapłacone, ofiara była doskonała, więc nie potrzeba kolejnych ofiar. Dla Ciebie jest Zbawicielem. Dla Ciebie. Musisz Pana Boga, musisz poznać Jezusa osobiście. Jezusa osobiście. On przyjdzie, jeżeli uwierzysz. On dla Ciebie jest Zbawicielem. Dla Ciebie. Właśnie, Duch Święty. Bo to miejsce pasuje jedynie do Boga. Nie ma nic lepszego, jak On może dzisiaj wypełnić tą pustkę, która jest w Tobie. Że się jest uratowany. Możesz dzisiaj na nowo poczuć się w pełni zjednoczony z Bogiem. To grzech rozdzielił nas od Stwórcy. To grzech rozdzielił nas od Jezusa Chrystusa. Ale dzisiaj jest ten dzień, kiedy możesz się z Nim pojednać. Jak ja się teraz pytam, czy wierzysz, że Jezus umarł za Twoje grzechy? Czy wierzysz, że Jezus umarł za Twoje grzechy? Czy wierzysz, że wstał z martwych w ciele? Czy wierzysz, że wstał z martwych w ciele? Okej. Okay. Czy go ustanawiasz Twoim Panem i Zbawicielem? Czy chcesz, żeby On był Twoim Panem? Nie. Czy chcesz, żeby On był Twoim Panem? Pan. Autorytet. Pan. Panuje nad Tobą. Czy chcesz go przyjąć jako Pana? Chcesz? Czy chcesz przyjąć Jezusa jako Pana? Amen. Niech żyje król.
się modlę o Tobie, Duchu Święty. Duchu Święty, przekonuj o tym, że jesteś realny. Ja zrywam jakąkolwiek postawę demoniczną, która blokuje prawdę Jezusa Chrystusa. Ja Cię błogosławię. Ja błogosławię Twoje życie. Ja ustanawiam, że Jezus jest światłem Twojego życia. Jezus jest światłem Twojego życia. Ja Was błogosławię. Błogosławię Was. Amen. Dobrze. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy? A Ty? Wierzysz? Czy wierzysz, że Jezus Chrystus wstał z martwych w ciele? Mniej więcej tak. Sikarabara, kierowca, kierowca, kierowca. Ja się teraz modlę, że Jezus ma każdą demonstrę wysłania Twojego umysłu, Twoich oczu. Ja zrywam demonstrę wysłania swojego umysłu i swoich oczu. Okej? Okay? Czy wierzysz, że Jezus wstał z martwych w ciele? Ustanawiasz Jezusa Chrystusa swoim Panem, Panem Twojego życia. Tak, ustanawiasz Jezusa swoim Panem, tak? Ja się teraz modlę. O, Duchu Święty. Teraz. Jeżeli powiedziałaś to szczerze, z głębi serca, Święty, przekonuj ją, czy wszystko do tego jeszcze jest sędzia. Przekonuj ją o tym, że jesteś realny. O tym, że jesteś realny. O tym, że to nie jest żadna historia. Chciałam napisać, bo można mieć poczucie jakiegoś tam szczęścia, albo nawet szczęścia, że to jest błaga, a tak naprawdę chodzi o to, że to jest zasadnicza rzecz. A bonusem jest fajne, dobre życie tutaj, no bo jak jest człowiek zwolny, to jest bezpieczny, jest dobrze, ma pokój, jest dobrze. No tak. To jest bonus, tak? To jest takie odcięty kupon. Jest realny. To jest żywy Bóg. Ja go poznałam osobiście. Żeby poznać Jezusa osobiście, przede wszystkim potrzebujesz zapragnąć prawdy. Potrzebujesz zapragnąć prawdy. Prawda to Jezus. Prawda to Jezus. To Król Królów i Pan Panów. On umarł za Ciebie, żeby Cię wyrwać z ciemności, bo idziesz na śmierć. Idziesz na śmierć. Ja teraz się modlę o Ciebie. Jak masz na imię? Marcin, ja się modlę o Ciebie, że Duch Święty przeświadcza Ciebie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Ja się modlę, że masz supernaturalne spotkanie z Jezusem Chrystusem, że jesteś pewien, że to jest to, że spotkałeś Boga, Jezusa. Kiedy to się stanie, kiedy to się stanie, że... Wystarczy, że wezwiesz imienia Jezus nad swoim życiem. On przyjdzie. Pamiętaj go. Słuchajcie, dlatego ja dzisiaj jestem
Człowiek ma, ma pan nie tylko psychikę, nie tylko ciało, ale ma pan ducha. I on jest teraz egocentryczny, oddzielony od Boga. Doświadcza pan tego, tak? Ściąga pana w dół w ogóle. I teraz ten duch nie jest w stanie wejść do nieba. On musi zostać odmówiony przez to, że się złączy z Bogiem. I tylko ten, kto się złączy z Bogiem, idzie do nieba. Staje się dzieckiem Bożym. Trzeba się narodzić z ducha. I o to chodzi. I jak pan... Chciałabym ci powiedzieć, że jeżeli czujesz, że nie wychodzisz z tego świata, jeżeli myślisz, że nie jesteś uwolniony, doświadczysz Bożej mocy i nie zwlekaj, możesz dziś doświadczyć Boga, możesz doświadczyć nowego życia. Tego ci życzę tutaj, z całego serca. Oczy, ja modlę się, aby Twoje słowa przeżywały dogłębnie serca tych ludzi. Panie Michale, to może pan w ogóle powiedzieć deklarację takich po prostu, wyrazić, że chce pan rzeczywiście poznać Jezusa? Nie no, pewne ulicy, to mogę. Ale czy pan, ale czy na przykład może pan powiedzieć tak, z pełnym przekonaniem, że Jezus jest pana osobistym panem? Ale nie, znaczy jak do niego mówić, to czy on jest pana osobistym panem? Czy ma pan pewność, że pan pójdzie do nieba, jak pan myśli? Bo to jest o to, to jest to zasadne. No tak. Nie umiem. No właśnie, czyli on nie jest pana panem. Bo gdyby on był pana panem, to pan ma być pewność. Tak, tak. Ale mogę to powiedzieć. Gdyby pan mu oddał swoje życie, to był dla niego własnością. To on nie chce, chce sobie poradzić. Zielone, ja mam dam, ja mam dam. Ale sam pan wie, że w ogóle nie da się samemu poradzić. No nie da się, tak. No musi być człowiek. No dokładnie. Wierzyć, musi być, coś wierzyć, nie? Nie, ale też musi załóżmy być ta wewnętrzna zmiana. No, nie rozumiem ateistów. No, ja załóżmy, no nie wiem. Duch Boża moc jest we mnie. Cała Boża siła jest we mnie. Może zmagasz się z jakąś niemocą, naukami, ale ciągle robiłam te wszystkie. To w ogóle leży na sercu to, tak? Bo chodzi pan do kościoła. No, chce pan w ogóle tego Boga tak naprawdę poznać? To po prostu modlimy się, żeby pan doświadczył tego Boga, żeby pan był przekonany o tym. I żeby pan rzeczywiście z serca mógł go zaprosić do swojego życia. No. Bo w ogóle to o to chodzi. To nie jest. Ty nie mówisz tak, że życiu nie upadać. Nie, to nie chodzi o to. Pan, ja byłam w ogóle człowiekiem sukcesu. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem. Tak. I tam. Okej, okay, tylko że. Mam skute dzieci. Za mnie również. I dzisiaj Jezus. Chcę być obecny w Twoim życiu. Chcę mieć realnie z Tobą relację. Otwórz Mu swoje serce. Otwórz swoje serce na Jego obecność. Nie pożałujesz. Będziesz mieć wypełnioną tą pustkę. I nie będziesz musiał już nic więcej poszukiwać. Żadne uczynki ci nie pomogą. Żadne uczynki, każdy uczynek, który Bogiem jest prowadzona się przez mata, dopóki nie narodzisz się na nowo, dopóki nie staniesz się nową osobą. Szapodorowana na przykład w Karmacji. On daje swoje życie i widzą. On daje swoje życie i widzą. Szukałam szczęścia. Potrzeby. Przyjdź do nas, pomodlimy się i będziesz dzisiaj uzdrowiony. No nie wiedzą, że Jezus istnieje. Jezus Chrystus dał nam moc, żebyśmy mogli uzdrowić Ciebie dzisiaj.
za bardzo ludzi, za bardzo mało, niewystarczające ludzi. Przyjdź! Nie zwlekaj. Trzeba to zmienić. Bardzo dobrze takie rzeczy robicie. Dziękuję. Miłego wieczoru. No, dzięki.